Jak uważacie, czy takie podstawowe ćwiczenia na budowanie masy mięśniowej, jak wszyscy znamy na ławeczce, na klatce, no są ludzie, którzy robią, wykonują takie ćwiczenia, a jednak nie ma efektów? Uwarunkowane jest to również genetycznie. Poza tym różni ludzie mają różne wady postawy. Ktoś z pogłębioną kifozą nigdy nie będzie miał predyspozycji do rozwinięcia klatki piersiowej, czyli tak zwanym okrągłymi plecami. Jak ktoś ma okrągłe plecy, barki są wtedy przesunięte do przodu i wszelaką pracę przy trenowaniu mięśni klatki piersiowej przejmują mięśnie obręczy barkowej bądź tricepsy. I najpierw trzeba byłoby skorygować wadę postawy, a dopiero brać się za trening klatki piersiowej taki prawdziwy. A na ten czas, co ta wada postawy jest, to raczej bym sugerował zasadę wstępnego zmęczenia mięśnia robić, czyli na przykład rozpiętki przed tymi ćwiczeniami podstawowymi. Bo te ćwiczenia podstawowe i tak nic nie dadzą, i tak, bo na pierwszy ogień pójdzie praca mięśni obręczy barkowej i tricepsów. Tutaj nowości mogą być tylko w suplementach, wiesz, a te metody treningowe praktycznie się nie zmieniają. To musisz spojrzeć, czy czasem nie masz wady postawy, nie masz okrągłych pleców, na przykład, czy barki nie są przesunięte do przodu. No to wtedy nie uzyskasz tego. Wiadomo, że przy ćwiczeniach klatki piersiowej klatka musi być wypięta. A jak ty leżysz, a klatka robi się w klęsła, to nie da rady. Ja próbowałem naprawdę wielu technik, bo jest też taka technika. Ale nie znajdziesz techniki, jeżeli będziesz miał wady postawy. To tak samo jakbyś chciał robić przysiady i równo rozwijać obie nogi, jakbyś miał jedną nogę dłuższą. No. Też nie. A jest też tak, że masz prawo i lewą stronę. Bo na przykład jest też tak, jak w symetrii. Na przykład, że prawa strona jest lepsza od tej lewej, nie? A jestem na przykład lewą praworęczną. Nie, czyli idzie to skorygować, po prostu robić jedną... Idzie skorygować, ale to nie. To też trzeba się spojrzeć na budowę swojego ciała. Czy też na przykład nie ma bocznego skrzywienia kręgosłupa. Tak naprawdę kręgosłup jest całym trzonem naszej sylwetki i od niego najwięcej rzeczy zależy. Od niego... Kulturystów się to zauważa, nie? Że prawa jest ciut lepsza niż ta lewa jednak. Nie? Ale to przeważnie jest tak. Jak się przyjrzysz człowiek i już wie, o co chodzi, Przeważnie jest właśnie albo z przebudowania stawu biodrowego. Często ludzie mają przestawiony staw biodrowy, bo gdzieś tam się przewróci i przestawi i nawet nie będzie tego czuł, bo to nie przeszkodzi mu, nie będzie zauważał, ale będzie troszeczkę inaczej chodził, prawda? Już będzie inaczej układał ciało i dlatego tak się dzieje. Czyli korygowanie polega na robieniu na przykład jednej strony po prostu bardziej? Nie, wtedy trzeba skorygować wadę postawy. Nie ma, niestety często to jest też właśnie jednym z częstych błędów zawodników, nawet wyczynowych, że zapominają o stretchingu, zapominają o masażach, o tych terapiach takich, które no, dają szybszą regenerację i korygują te rzeczy, które psuje nam trening siłowy. Na przykład jeżeli mamy dużą masę mięśniową, to trzeba tym bardziej więcej się rozciągać i więcej czasu poświęcać na różnego rodzaju masaże, żeby te mięśnie rozluźniać. I są części ciała, które przy dużej masie mięśniowej nie da się samemu na przykład rozciągnąć. Dlatego trzeba wspomóc się wtedy masażami. A jeśli chodzi o specjalistów, właśnie jeśli chodzi o lekarzy, masażystów, czy tam, nie wiem, bo tam piszą, że jakichś chiropraktyków wykorzystują takich, czy kręgarz i zwykły masaż do mięśni, to wystarczy taki specjalista? Od kręgarstwa się odchodzi, ze względu na to, że kręgarz to ma za zadanie nastawić, ale na przykład dysk, jeżeli się wyskakuje, prawda, to nastawia ten dysk, wstawia go na swoje miejsce. Ale jeżeli dysk wyskakuje z powodu złego napięcia mięśniowego, że jedna część mięśni okołokręgosłupowej jest bardziej ściśnięta, bardziej spięta, druga bardziej rozluźniona, to wtedy ten dysk i tak będzie wyskakiwał, mimo że się go włoży na swoje miejsce i tak będzie się. Czyli tak, albo zwykłym masażem sportowym, ale a najlepsza ku temu jest metoda terapii manualnej, dokładnie tak mówisz. Tak. To robi terapeuta manualny dokładnie, ale to jest odmiana masażu. Proszę? Ale lekarz, czy trzeba jakiś specjalisty przygotowywać się do zawodu? Nie, wystarczy, że będziesz chodzić do terapeuty manualnego i tu w klubie akurat macie człowieka od tego. Rozmawiałem z nim, mogę ze spokojnym sumieniem polecić, że zna się na rzeczy, także można z jego usług korzystać. A ten trening, co oni wszędzie piszą, tak się nim chwali, Katle.
na przykład w tych czasopismach ten wewnętrzny jakiś tam tych tkanek, tak? To wszystko i tak się wykorzystuje w normalnym treningu, w wszystkich metodach zaawansowanych, podnoszących intensywność, takie rzeczy się wykorzystuje. Tak. To i tak się wykorzystuje, Ludzie mają teraz tendencję do nazywania rzeczy po imieniu, jakoś specjalnych wyszukanych nazewnictw stosowania. A to trening kulturystyczny jest naprawdę prosty. Najważniejsze, żeby trenować cyklicznie i nie przetrenować się. A taki cutler też z terapii manualnej też korzysta, bo sam widziałem filmy. No. Na przykład to takie coś, że no człowiek wiadomo jakąś tam dietę robi, jakiś tam cykl, jak się można powiedzieć, nawet sterydą, bo ja tu nie wstydzę się o tym, że jest potrzebny tutaj. W każdym sporcie są sterydy potrzebne, ja uważam, nie? I na przykład wyczynowo mi się wydaje. No i jakieś tam odżywki, czy po prostu iść przebadać się do takiego, jakiego lekarza się udać, żeby no jakieś tam uzyskać informacje. Ale na temat czego chcesz uzyskać informacje? Po prostu. Proszę? No tego, czy moje ciało na to dobrze reaguje, czy nie jestem zagrożony. Musiałbyś znaleźć odpowiednich lekarzy. W Polsce z tego co wiadomo na razie brakuje takich lekarzy. Lekarze uczą się na zwykłych ludziach, prawda? Bo sportowcy to jest mały odsetek tak naprawdę ludzi, społeczeństwa i generalnie lekarze uczą się na zwykłych ludziach. No. Pójdzie się do lekarza, mówi mu, że się bierze, on mówi, pan jest tam najgorszy, panie, co pan robi, pan za niego umrze. I tylko takie coś można usłyszeć. Jak chce się prawdę po prostu powiedzieć. Ze względu na to, że to jest prawnie zabronione, prawda? No tak. No to możesz iść do endokrynologa, lekarza sportowego, tam się możesz doradzić, niż u lekarza ogólnego. Nie świadczy o inteligencji takiego lekarza, tylko on już jest ograniczony, bo każdy sport się rządzi swoim prawem. Nie, ale zostało uznane, że doping, sterydy w sporcie są... Znaczy, no tak, tylko że zostało uznane w Polsce, na świecie, że stosowanie sterydów jest nieetyczne, więc taki lekarz nie ma prawa nawet ci powiedzieć, bo on mógłby zostać za to ukarany. Także nie dziw się jemu. Tak, tak. Powiedzcie chłopaki, bo w waszych czasach jeszcze do Mistrzostw Polski były eliminacje okręgowe, takie zawody wojewódzkie. Powiedzcie, dlaczego dzisiaj ich już nie ma? Znaczy nie, ja już nie doczekałem się tych czasów, że były zawody eliminacyjne do Mistrzostw Polski. Aczkolwiek za moich czasów też zawodników startowało dużo więcej, bo nawet na moje pierwsze Mistrzostwa Polski juniorów, na które pojechałem, to w samej mojej kategorii było trzy kategorie było juniorów, czyli było więcej kategorii juniorskich niż teraz, bo teraz są tylko dwie. Wtedy były trzy i w mojej kategorii do 80 kg startowało 38 zawodników. Także, a teraz na całym Mistrzostwie Polski nieraz jest tylko tylu. No tak. Nawet nie ma 38 zawodników. A twój pierwszy start, ilu było zawodników? Pamiętasz to? Które miejsce? No to były lata 90, 95 rok, więc mogę powiedzieć tu o debiutach. Też bardzo obsadzona kategoria. Też około 30 osób w kategorii. No to nieźle. Tak, to były akurat złote czasy kulturystyki polskiej. Były takie przełomy w kulturystyce. Era Daszkiewicza i Fileborna to był jeden przełom, a później był taki przełom, kiedy wyszedłem ja, Strzeliński i Brzuska. To były trzy takie postacie, no największe akurat na te czasy na arenie polskiej i to my zaczęliśmy znowu odnosić. Ja jako pierwszy zdobyłem mistrzostwo tej trójki, mistrzostwo Europy. Paweł jako pierwszy zdobył medal na mistrzostwa świata. No później dołączył do nas Mariusz. No i nasza trójka to było tak można powiedzieć trzech muszkieterów w Polsce. Trzech pewniaków, którzy jechali na zawody i zawsze przywozili medale. A jeszcze powiedzcie mi, kogo na dzień dzisiejszy uważacie za takiego najlepszego zawodnika dzisiejszych, powiedzmy i juniorów, i z tych seniorów, startujących zawodników. Amatorskich czy Polsce, tak? W Polsce, ja mówię w Polsce, polskich zawodników. W tej chwili nie ma wybijającego się zawodnika. Nie ma. Nie ma wybijającego, aczkolwiek dlatego też, że ten poziom się wyrównał mocno. Za naszych czasów, jak my zaczęliśmy startować, to my mocno się wyróżnialiśmy wśród innych zawodników. Ten poziom był nie niższy, ale były większe rozbieżności. Teraz jest poziom albo ten sam, albo powiedziałbym nawet może ciut niższy, ale nie ma rozbieżności pomiędzy ostatnim zawodnikiem, a tym pierwszym zawodnikiem. Oni są bardzo wyrównani. Tak. Naprawdę bardzo, bardzo małe różnice. Proszę? Adam Adamski ma nawet takie predyspozycje tego, żeby zostać mistrzem świata, aczkolwiek jeszcze nie przygotował tej 100% formy. No
Chodzi o bardzo twardości, gęstości. To zawodowe też, nie? Tak. Piotrowicz, no. Piotrowicz, tak. Robert Piotrowicz już zrobił naprawdę dużo, swoje zrobił. Nawet jakby odszedł w tej chwili, to i tak już by został zapisany na kartach polskiej kulturystyki dosyć mocno, a nawet światowej kulturystyki. Jedyny nasz profi. Mirek Daszkiewicz był, tak. A powiedzcie, chłopaki, jeśli chodzi o takich zawodników światowego poziomu, kto jest takim waszym faworytem, the best? Znaczy ja nigdy nie miałem faworyta. Ani jak zaczynałem z ja wiem, gdzie był faworyt. Miałem... Wstajesz rano, patrzysz w lustro. I am the best. Lepszy od tego gościa. Dokładnie. Tak. Może nie aż tak, ale mówię, nie miałem idoli i teraz też nie widzę jakiegoś tam strasznego faworyta. Na pewno przodującym kulturystą jest teraz Jay Cutler w zawodowej kulturystyce i bez żadnego ale wygrał to Mr. Olympia i poprzednie jakieś tam wygrał też. Przedostatnie przegrał tylko dlatego, że przygotował słabszą formę, a nie dlatego, że Dexter Jackson był lepszy. Jest przodujący na pewno w tej chwili i nie widzę następcy jego w tej chwili. Cóż ja mogę powiedzieć? Od 5 lat nie startuję, więc interesowałem się mniej troszeczkę tą kulturystyką. Nie ma też, tak jak Piotrek tutaj mówi, osób wybijających się, wyróżniających się ponad przeciętną. Okej, okay. Dobra. Są świetni zawodnicy oczywiście. Tak. Dobra, to skoro teraz zacząłeś znowu się angażować w kulturystykę, miałeś, jeśli dobrze mówię, 5 lat przerwy? Tak. Powiedz, jaką chcesz teraz osiągnąć swoją wagę startową? Dla mnie raczej waga tutaj nie jest celem, a przygotowanie dobrej jakości mięśni, czyli uzyskanie dobrej definicji, dobrej separacji, dobrej gęstości tych mięśni. To mnie interesuje, nie robienie wagi na siłę. Rozumiem. Powiedz, Maryszku, w jakiej kategorii pierwszy raz startowałeś wagowej? No, pierwsze starty, no to było te solidne 69 kg, tak. Ale całe, tak. Moja niewiedza na temat odżywiania i treningu, słuchanie się ludzi, którzy też nie mieli specjalnie wielkiego pojęcia na temat przygotowań, no niestety, tak to wyszło. Po prostu się zagłodziłeś. Dokładnie, tak to wyglądało. Głodową. Maratończyka. Super, dobra. 69, tak, a dobra. Gdzieś tam pod stówkę. Chłopaki, dzięki wam za spotkanie. Dziękujemy również. Myślę, że się jeszcze zobaczymy. Oczywiście. I zapraszam wszystkich na naszą stronę. I dziękuję. Dziękuję. Idziemy na stejki. Idziemy na stejki, Rocket Fuel. I co tam jeszcze?